tu już jakieś najświeższe wieści płyną? No jest w trakcie realizacji przetarg na projekt, tak? Więc jak projekt zostanie zrobiony, no to przystąpimy do realizacji. To już, że tak powiem, machina ruszyła i już nic tego projektu nie zatrzyma, tak? A jeżeli chodzi o lokalizację, no bo tu jakby cały czas trwają spory, w którym miejscu ten przekop się znajdzie, czy już tutaj możemy coś więcej powiedzieć? Znaczy mniej więcej lokalizacja jest znana, szczegółów nie chcę ujawniać, ponieważ często taka szczegółowa lokalizacja powoduje różnego rodzaju spekulacje gruntami i tak dalej. Staramy się zrobić tą lokalizację w terenie, gdzie jest najwięcej gruntów Skarbu Państwa, żeby było jak najmniej wywłaszczeń z tym spowodowanych. To zapytam inaczej, bliżej Sztutowa czy bliżej Krynicy? Nie no, bliżej Sztutowa na pewno, także... To jest też ważne to położenie względu na tor wodny, tak, do Elbląga, żeby ten tor był maksymalnie krótki, no bo wiadomo, że z tym są związane koszty, no trzeba go będzie pogłębiać, tak, no w tym stanie, jak jest w tej chwili, no to nie da się tam pływać morskimi jednostkami, tak, natomiast utrzymanie toru, pogłębianie, no to są koszty, więc ten tor musi być maksymalnie krótki, zarówno tor podejściowy, jak i ten tor między już przekopem, czyli tam kanałem, tak, mówimy przekop, ale to jest przecież kanał, tak, to jest urządzenie, które będzie zawierało śluzę, tak, i to też zabezpiecza przed niektórymi obawami tam ekologów, tak, że nastąpi mieszanie się wód i tak dalej, no nie będzie tego mieszania, po to jest śluza, tak, żeby zabezpieczyć ewentualnie mieszanie się wód, to, które jest, no nadal będzie, tak, przez tam Cieśninę Piławską, natomiast no, myślę, że żaden kraj na świecie i w Europie sobie nie pozwoli na to, żeby do części swojego terytorium nie mógł swobodnie dopłynąć, a w tej chwili tak jest, więc Komisja Europejska nie może tu żadnych nam w tym względzie robić przeszkód, ponieważ względy bezpieczeństwa również pozwalają nam zrealizować, nawet w rejonie, gdzie jest Natura 2000, musimy mieć swobodny dostęp, umowa z 1946 roku nam to nie gwarantuje, gwarantuje tylko pływanie pod polską banderą jednostek handlowych, a ich przecież na tym jest bardzo mało, także nasze turystyczne jednostki, nawet Straż Graniczna, czy jakieś patrolowe, czy policja, wojsko ma problem z pływaniem przez terytorium Rosji, więc musimy zbudować kanał, żebyśmy mogli swobodnie do części swojego terytorium mogli wpływać i korzystać z niego. Panie ministrze, czyli z tego, co pan powiedział, możemy przekazać taką informację, że mieszkańcy Krynicy Morskiej mogą być spokojni, a mieszkańcy Sztutowa mogą być bardziej zadowoleni, bo chyba tutaj taki był problem, że mieszkańcy Krynicy obawiali się przekopu, mieszkańcy Sztutowa jednak chyba byli za tym, żeby ten przekop był bliżej ich miejscowości. Tak, no gmina Sztutowo bardzo wspierała, czy wspiera ten projekt, natomiast no, myślę, chcę uspokoić mieszkańców Krynicy, że jestem przekonany, że on nie spowoduje żadnych niekorzystnych w przyszłości zjawisk, a powinien być korzystny dla Krynicy, no przecież ich marina do korzystania dla jachtów, tak, jest od strony zalewu, więc to zdecydowanie powinno zwiększyć ilość uczestników. Sam trochę żegluję, więc wiem, że chętnie by żeglarze korzystali z tego akwenu, ale nie mogą, ponieważ są trudności z płynięciem, więc to na pewno się otworzy dla wszystkich miejscowości. To nie tylko Krynica, ale także Tolkmicką, Kadenę, wszystkie te miejscowości położone też na lądzie, nie tylko na Mierzei, powinny na tym skorzystać. I oczywiście gospodarczo Elbląg i cały region. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.